Faktycznie. Zbieractwo. Nie wiem, jak ty szybko to lutujesz. W sensie tutaj praktycznie się tego nie da otworzyć, tutaj to... Tu widzę, że zombiaki sobie siedzą. Ja tego też nie rozmontuję. A w sumie wiem, co możemy zrobić. Uuu, aktorinka! Nie chcę Co? Nic mówić, ale... Tam jest sporo zombie. Ej, wziąłem jakieś klucze może do któregoś z hangarów. Głód i lekkie pragnienie. A łam ci się nie przyda? Siekierę nabijam. Dobra, wiadro też wezmę, może się przydać. Serio, nie ma tu żadnych tych. Przeszukujesz? W sensie mam jakieś klucze, nie? No. Klucze do drzwi, nie wiem. Choć wytłuczemy te zombiaki. No wchodzą do środka, tak by the way. Bo któryś z nich może mieć, wiesz, jakieś klucze. Oooo! Prawie mnie ugryzły dziady. Padłem na nie jak pojeb. A ty jakieś tu zabijałeś. Gdy tu nam wchodzić? Tu dalej są jakieś hangary. Tylko ciekawe, czy da się je otworzyć. Odpowiedź brzmi nie. Łeczka perkusyjna chcesz? Nie, dzięki. A może nadal niebieskie plastikowe krzesło? Czekaj. Już dobra. Wygląda jakby się otwierało, ale się nie da wejść. Żyłka, wędka oraz skały. Zbieraj takie rzeczy. W sensie możemy te zombiaki pozabijać i szukaj w nich kluczy może. Właśnie ja to robię. Albo tryb szukania. Jest jakiś samochód tak w ogóle. Jest mikrohorda.
Jeszcze ci powiem. Hmm? Bo za niedługo będę musiał serio po to jedzenie iść. To... Więc nie wiem, czy nie będę chciał iść do tego żółtego budynku tutaj naprzeciwko hangarów. Zielonego. No, zielonego albo żółtego. W zielonym, żółtym tam zawsze może być. A, dobra, widzę ten żółty, spoko. Tu jest dużo wody, naprawdę dużo wody pitnej. Dobra. Mam kluczyk do samochodu. Zgaduję, że nie ma paliwa. Albo jest tak chujowy, ale wątpię. Nie ma benzyny. Tam polazłeś już? Do tego żółtego? No, jestem tu. Dawaj, zbierz więcej jedzenia. Wezmę, ile się zmieści. Zresztą nie będę leciał. Dobra. Wyłączę typ zbieractwa i może gdzieś przelecę jeszcze tutaj. Cóż to jest? A gąsienica. Zawsze jakieś pedeki. I tam to zbieractwo na poziomie pierwszym, nawet nie mam na poziomie pierwszym jeszcze. No cienko to widzę, powiem ci szczerze. Ale tu nic nie ma i nie ma jak nawet tego otworzyć. Nie wiem, czy w ogóle się da otworzyć te hangary. A szkoda w sumie. Jak tam u ciebie? Jedzenie zebrane takie podręczne. W sensie chwilowo tylko takie, aby było, nie? Mhm. Hangarów chyba się nie da otwierać. Tak, bo klucze znalazłem ogólnie do tych drzwi. Te hangary da się chyba tylko i wyłącznie otworzyć od wewnątrz.
Bo tak, rozwalić się tego nie da. Da się! Ty, idę po ten łom. Widny kij, rura metalowa. Dobra, może być rura metalowa. To wypieprzę zaraz. Dobrze, że nie ma tu zombiaków aż tylu. Aż tylu. Znaczy, no nie powiem, trochę ich jest, ale... Nie na tyle, żeby to było nie wiadomo jak upierdliwe. Teraz nie wiem, czy ja to uderzę, czy tego nie uderzę? Coś wiem, uderzę. Wiem jedno, jest półka z papierosami. Uuu, panie. Wiesz, co masz robić. 60 papierosów sztuk. No to ja więcej w samochodzie znajduję. 80, 60. No dobra. Nie było tematu. Tylko z wodą. Napój w puszce. Zbieraj wszystko jak leci. Napój w puszce. Pełni się po brzegi, do samochodu się to włoży, będzie git. Ty wiesz, kogo znalazłem? No. Masło. Dlaczego go tak długo nie było na Discordzie? Siedział w lodówce. Nie wiem, czy ja coś robię w tej bramie, czy nic. Jak o, bije. Wezmę w sumie nowy tom. Działkowiec. A obrażenia w ogóle schodzą na tej rurze, czy nie? Gdzie to jest? Kurwa, nie schodzą. Już zadyszkę złapałem. Może ściany da się rozpieprzyć? Dobra, się nie da. Dobra, jedzenia wzięte ile mogłem. To dawaj, bo już jestem mega głodny, zmęczony i spocony. Jeżeli ja bym miał napierdzielać w każdy ten fragment. O Boże. Nie, nie ma sensu. Drzwi się da, bramy się nie da. O. To tylko sobie ponapieprzałem. Ten zombiak napieprza w te drzwi już tyle. Że aż mu pomogę. To bardzo słabe. Dobra, włożę do tego. Do samochodu? No, w sensie do schowka, nie? No, czy możesz na tylnie siedzenie gdzieś włożyć? Tylko oddziel jedzenie od tych złomów, co ja to powkładałem. Dobra. Ja już lecę. Mam tylko nadzieję, że żadnego zombiaka nie spotkam. Chyba, że jakieś może materiały wybuchowe tutaj są. Szafki nic nie skrywają. Nic a nic. O, dzień dobry, panie zombie. Ty. On cię ugryzł? Czemu to jest drugi zombiak? Au, kurwa, ugryzł mnie, no nie! Nie, zadrapanie. Aktor, na chuj ty, żeś te drzwi otwierał?
Ale otworzyłem tylko te jedne, nie od garażu. No co tworzy od garażu? Ja otworzyłem tylko te tutaj wejściowe. No to kto otworzył od garażu? Pierdziele. Chyba zranienie tylko na szczęście. Co ty kurwa robisz? Moja postać jakieś pierdolce dostaje. Nie mogę wejść do samochodu, biedna. Ale Lipton. No ile wody żeś złapał? Trochę. Po co masło brałeś w sumie? Bo masło. Kurwa, przyjaciel, no. Łapki na ryby, żółki wędkarskie, to sobie tutaj wrzucę. Może chcesz gąsienicę opierdolić? Jasne, surową. No, surową, dokładnie. No, na strzała je. A komputer stacjonarny 10 kg waży, niemożliwe. Po Francja. Chcesz żołnicę zjeść taką surową? Ale wiesz, że we Francji się nie je robaków. W sensie wiatrusy. Nie wyszło ci, wiesz, ale... Nieważne. Nieważne. Ty pomyliłeś trochę z żabą, co? Gren. Oj, aktor, kurde. Ale ty żadnego jedzenia w sumie nie przyniosłeś oprócz musztardy, masła i kawy. A więcej nie było. No to żeś mnie kurwa teraz poratował, idź w chuj. No masz picie w puszce. Ale po co, jak ja mam wiadro z wodą nawet, co mam sos ostry opieprzyć? No, oczywiste, że tak. Chuj, zjem masło. Sorry, masło. Nie, nie. No głód mi zniknął, ale chodź spać. Następny nasz cel. Hangary obszukaliśmy. Ten zielony budynek na samym dole, tak jakby, czy na samym dole, to i po prawej stronie praktycznie. Nie wiem, czy go widzisz, taki duży. Który? Po prawej stronie od nas, zielony budynek. Jak się wyśpimy, to polecimy tam. A masz jakieś przeciwbólowe? A wiesz co? Chyba mam. Byłam dokuczliwy ból i przez to nie mogę spać. Wyleciało do topka. Ale ci musiały upierdzielić? Ale to jest dziwne, prawie przed ramię mam 0... A, 0% szczęścia, że nie strzeżone. W ogóle mam chujowe statystyki strasznie. Przestań używać tego. Lewe ramię na 0% biskoczyło, rozumiem. Jeden procent, 25%, to cały chuj, naprawdę jestem strzeżony. Dobra, możemy iść spać? No, raczej. To idź spać już. Już. I nam się może trochę to pogoi. Brudny bandaż. Dobra, przynajmniej tak do pierwszej, żebyśmy pospali, to będzie dobrze. Dobra, druga. Zdejm bandaż. O, ja już jestem zdrowy.
Otworzyłem drzwi. Ty gdzie polazłeś? W samochodzie siedzę. To wyjeżdżaj. Już. Ja oddalę sobie to. Na twoim miejscu, o właśnie, kółeczko zrobił. Cztery zombiaki przylazły. Torami? Nie, no torami nie dojedziesz tam, drogą musisz. Co ty robisz, aktor? O, czy... Tu musisz jechać. Mówiłem ci po prawej stronie. No to chyba się w tym... No to chyba nie zrozumiałem, o który ci zielony dom chodzi. Cały czas prosto drogą. I tu w prawo będziesz miał skręt. Trochę tych grupek tu jest. Właśnie przejechałeś. Nie to, żeby coś. Dobra, masz tu drugi skręt. No i wszystkie zombiaki z okolicy musiałeś kurwa zebrać. Wszystkie. Wiesz, jak tą zapętlę taką. Nie wiem. Kręciak. No i znów robisz to samo. Przesiadaj się. Jak się przyjdziesz, to mów. No nie mogę, bo tylnie są zajęte. A, no to chuj. Czekaj. Wszystkie z okolicy. Nawet kurwa z pobocza żeś ogarnął. Wszyściusieńkie. Dobra, może po prostu zawróć. Zawróć i daj mi prowadzić, bo normalnie... Dobra, stawaj. Co ty robisz? Co? A, bo u mnie pchałeś się w drzwi tylko. Oj, aktor. Muszę zrobić po cichu. Ten już, kurwa, teraz ja to zrobiłem mądrze. Żeby silnika nie marnować. I co, wszystkie właśnie w tym momencie. Dobra, jeszcze nie jest źle. Najgorsze jest to, że ich zbytnio nie widać. Więc jak za mocno wciśniesz tylni... Walnę w lampę, wiem. Kółeczka. Ja robię za dużo a nie dobre, bo ja przepraszam, ja zgarniam zombiaki, żeby było co robić. Ale słuchaj, ja w tej chwili... Robię kółeczko, czyszczę nam areę. O. Teraz pytanie, a szyba przed nie pierdolnęła. I wiesz, kto będzie szukał później tej szyby? Ty. No, czy no, a kto inny? Tego nie włączyłem silnika. Później ten osobnik będzie szukał przedniej szyby. Kurwa, gdyby to nie było po ciemku, to ja mnie zabił ręcznie. Kamizelka brygadzisty. Rozkręć. Fajeczki. Tylko ja nie wiem, czy my za dużo zrobimy, jak moja postać uderza z taką prędkością, że... Aż tak? No, a sobie zobacz. Ale to może taki ból masz, czy jak? Nie, trzy rany. Skąd ty masz trzy rany? Takiej. Lewa ręka, prawe przedramię, prawe ramię. Ugryzły cię, tak? No. Ale masz ugryzienie czy zadrapania? Zadrapanie. Masz farta. Dobra, trzymaj się mnie po prostu. O kurwa. No, sobie zaszliśmy. Hm.
No, jak było w sklepie ogółem. Dobra, to było celowe. No, teraz wszystkie z okolicy sobie zejdą. No właśnie, a my pójdziemy lutować gdzieś indziej. Co to jest? Pociąg? Dwa idą za nami. Dobra, bo trochę się ich tu robi dużo i chyba nam światła... Tak, światło nam pierdolne. No tak, to ogólnie samochód idzie na szrot. Tylko tyle ci tu powiedzieć. Chyba, że do naprawy. No nie mamy światów żadnych. Ej, bo to jebany alarm. Byłoby dobrze, a teraz jest lipa. Gdyż nie mam świateł, to w ogóle jest fajnie. Dobra, podejdź do tych garażów, obejrzyj go, jego stan i tyle po prostu. Tam nie ma już co oglądać, myślę. Dobra, może lepiej, co mogę rozebrać, przenieść do mam drugiego. Mam pomysł. Tam jest parking, nie? No. Ja teraz jadę po ciemku, więc to jest problem. To wiesz, zombiaków ja za dużo nie powybijam. Ja je powybijam. Silnik. Wiem, kluczyki masz, ja ogarnę zombiaki. Uważaj zombiak na... dwa zombiaki naprzeciw. Tył zombiak, uważaj. Dobra. Dobra, u mnie jest chyba git. Dobra, czekaj. Bardzo tragedia. Najpierw zobaczmy, obejrzmy, co tu mam do wymiany. Wszystko. Ja dobrze widzę? Czemu tu leży kluczyk? To się tak dało? Opona przednia lewa 4%, opona przednia prawa 0%. Maska 0, bagażnik 0, klapa bagażnika 0. Jak my wiesz, że my tam nic już do bagażnika nie wsadzimy, co nie? Ja wiem, czy nie wsadzimy. Daj mi chwilę, zaraz coś pomyślę. Dobra, może ja zrobię lepiej, po prostu powymontowuję, zamontuję jakieś nowe. Tutaj mam czerwony samochód wyjeczego. W sensie działający? Chyba tak. Tylko nie ma lewej szyby. A no to spokojnie. Tylko jak możesz zajrzeć, to powiedz której. Lewa od kierowcy. No i przednia parawa, tak. No ale patrz, tam już jest lakier taki wyblakły, ten czerwony, to jest taki ładny. Ty nawet nie jest zły. Gdyby mnie ta szyba, to nawet spoko. Tylko silnik 52%, ale tylko klapa bagażnika 100, bagażnik 100, maska 53. Nie ma tragedii. Dobra, to czekaj, to wezmę. Już tu zamontuję tą nową szybę. Coś tu leży. Piła? Kurwa, piła robi. Piła ten film? Piła? Tak, piła ciskała i buf. Kaseta. Larwy. Zabieram. Dobra, montujemy. Udało się, dobra. Mam pytanie, ale jak to się tak dało? No widziałeś, że takie kółka kręciłem. O co ci kurwa chodzi, człowieku? Już nic nie zrobiłem. Opony wszystkie przednie poszły w pizdy. Wyłącz ten silnik, bo on tam chodzi. Mi?
Wiesz, jak wyrzucisz rzeczy, które znajdziesz, to dostajesz więcej PD? Ja też nie wiedziałem. I przy nas przynajmniej jest maska, która jest w stanie. Tylko tym samochodem już takich akrobacji nie zrobisz. Bo mi nie dasz? Nie, bo po prostu jak ten rozbijesz, już drugim to będzie trochę ciężej go naprawić. Ale ja jeszcze mam jeden samochód, tak by the way. To może go nie naprawię jeszcze. Którego? Tego wyblakałego czerwonego? Nie, tego rozbieraj. Kolejny kluczyk do taksówki mam. Masz taksówkę. Nie wiem do której. Do tej. Pewnie też paliwa nie ma. Ogarnij, co ona tam ma. Ta będzie chodzić ogólnie. Ty! Ty! Silnik 100%, maska 100%. Taksóweczkę zabieramy. Idę po paliwo. Kanister na benzynę, torba foliowa, butelka po bourbonie. Tu cholery kluczyków leży. Tutaj nie wchodziłeś do tego samochodu? Zombie jak, kom tu papa, leci koło mnie. Ja napełniam. Zabij go, widzisz go, zabij go. Czy ty go właśnie zabiłeś śrubokrętem? Nie. Dlaczego go zabiłeś? Popchnąłem go po prostu i... No i patrz, no i szczęśliwie się zakończyło w sumie. No czekaj, tylko wejdę do naszego stabilnego samochodu. Wezmę sobie zjem. Ja tam twierdzę, że dobrze zrobiłem, wyczyściłem sporo zombiaków, zombiaki się nie respią zresztą. Teraz tam będzie mi się bardziej czysto. Dla mnie był urw. Żółtą taksóweczkę ogarnąłem. O, jak ładnie chodzi. A jaką chciałeś, pomarańczową? Są różne. Dobra, dostałem kluczki w środku. To ściągnę i z tego czerwonego benzyny. Doleję do taksówki na maksa. Dobra. A coś dzisiaj jeszcze eksplorujemy, czy już? No mam półtorej godziny nagrania, to jeszcze z pół godzinki byśmy posiedzieli. No dobra. Gdy będę, wiesz, miał dwa materiały. Na cheerku, panie aktor, na cheerku. To co, to idziemy zwiedzić teren alarmowy, gdzie... No, tam bym poleciał, teoretycznie. To wezmę siekierę na plec. Trzeba pościągać benzynę stąd. Zobacz, czy w tym samochodzie już nic nie ma paliwa. Czekaj. W którym? W tym naszym. Jest chyba już full. Dokładnie, tu jest full. Dobra, chyba czysty. Ja tu ściągnę. Ty tam chyba miałeś jeszcze jeden karnister, prawda? W taksówce. Bo przekładaj w ogóle rzeczy z tego czerwonego. Dobra, tu jest kanister. O, jaki bagażnik pojemny.
Wiadro z wodą. No to akurat moje, tak, to weź. To jest woda pitna. Garnek z wodą. To też. Wodę możesz do butelek przelewać, jak chcesz tam u siebie. Dobra, najpierw to ja to bym to wziął i poprzerzucał sobie do na jakieś siedzenie. Na tyle nie przerzucaj. Trochę benzyny ogarnę, to i do agregatu się to podrzuci. Kurde, ile tu benzyny było. Mam cztery kanistry napełnione na maksa. Czy tu będzie jeden kanister? Patrz, tu jeszcze nie ma kanistrów na benzynę wrajczego. Kanisterek. Jestem mega głodny, powiem ci szczerze. No to mamy tak. Mamy tutaj sos ostry. Musztardę. Ja byś coś powiedział, gdzie sobie ten sos ostry włóż. O, jeszcze masz kawę. Kawa nie daje jedzenia chyba. Nie, głód. 30. No to chuje mi to pomoże, aktor. W sensie głód minus 30. A, głód minus 30. Ale za to pragnienie plus 60 i przygnębienie plus 20. No to dużo mi to nie da. Ale zmęczenie minus 50. Dobra, ten już nie ma benzyny, jeszcze tego pirotowego sprawdzę. Wow, a ty gnoju! Ale mi surprise'a zrobił. Opaliłem sobie fajka. Fajka elektryka. Tak jedną ręką sobie tam operowałem, a drugą paliłem. A mnie chujek wystraszył. Dobra, oba kanistry pełne, oba. Nie wiem, czy palenie papierosów, mając kanister w ręku, to dobry pomysł, ale... Najwidoczniej dobry. Dobra, mam 6 kanistrów z benzyną. Jest spoko. A ten komputer stacjonarny to... Zabieraj, ja go postawię sobie w pokoju. Będzie grał w Minecrafta 1.19. Nie przesadzaj, panie. Mówię tylko jak będzie, no. Dużo waży, no z 10 do plecaka już go nie wsadzę. Siedzisz tu? Na przednim. Robaki też się zbierałeś, mam nadzieję. Zabierałeś stamtąd już, nie? Co pozabierałem? Rzeczy. Jeszcze niektóre wsadzam. Biorę ten komputer stacjonarny, zabiorę. Będzie grać Fortnite. No może nie Fortnite, ale...
Liga Legend może. Nie, nie jestem masochistą. Ale siedzenia to ma chujowe strasznie. Jak to wygodnie się nie siedziało. Może bym teraz przegiął. W sensie ten komputer stacjonarny. Dobra, strzelba, użyj oburącz. Serio muszę zjeść, kurwa, ten sos ostry. Dobra, zjem mi musztardę, chuj. Będę miał sos przynajmniej. Dobra, wprowadzamy naboje do strzelby. O, jestem przygnębiony. Płacz, poszukaj wrażeń kontaktu z ludźmi. Aktor, porozmawiaj ze mną. Czemu jesteś taki? No i teraz na bimio. Ale... Tak to nie. Dobra. Ja jestem ready. To prowadź. Jeszcze w jedno miejsce chcę zajechać. Musiał mnie trochę przydepować. No to mam strzelbę w ręku. Może nie aż tak. Wysiadać? No. Podepuj mi dupę. I sprawdź ten samochód. Sprawdź w sensie stan. Stan taki sobie. Znaczy silnik 71, akumulator 34, takie najważniejsze. Dobra, wsiadaj do taksówki. A, czekaj. Tu czekaj. Bo ty chciałeś, żebym naprowadził. No, ty co? Ty chciałeś wziąć dobra, bo ty chciałeś dwa wziąć. No raczej. Jedziemy tam, gdzie to był wszystko. Alarm, tak. Alarm? Zobaczymy, może już odpełzły. No, ale mi bardziej chodzi o to, że ja je wszystkie ściągnę. Niby do czego? Z tymi swoimi manewrami samochodowymi. To postaraj się nie. Trochę ich tu jest, nie powiem, że nie. Ja nie wiem, czy to nie jest... Ty, wydaje mi się, że to jest, kurwa... rewizja strażacka. Jest on tutaj. Co robimy? A masz siłę walczyć? No. No, tylko nie wiem, czy aż tak masz siłę, aktor, spierdalaj stamtąd. Uciekaj, nie walcz z nimi. O, co to odpalę, kurwa. Ściągnij je klawiszem Q. Dobra, uciekłem. Ale dobrze, że powiedziałeś mi o tym sprincie, kurwa, bez tego sprintu to była lipa. Spotkamy się przy tym wozie, przy wozie, przy tej lokomotywie. Lokomotywie? No. Dobra, nie spotkamy się przy lokomotywie, bo tu jest dużo mobów. Ja bym wrócił tam, gdzie te samochody. W sensie na parking? No. Dobra. Pomyślał co dalej, bo... No fakt faktem trochę ich tu jest.
jakaś budowa. To może być butla, ta acetylenowa. Byłeś w tym burgersie? Byłeś? Byłem. I tam naprawdę nic nie było? Zależy, czekaj, bo nie wiem, w którym ty teraz patrzysz. Dawaj tam, gdzie byłeś. Pod ten burgers. Już. Tam, gdzie masz drzwi chyba wyważone, nie? Tak. No to tam byłem. Naprawdę nic nie było? Cukierki co najwyżej chyba, ale... Cukierków nie brałeś? Nie wiem, nie pamiętam, w którym to w sumie było. Kurwa, ocet i masło wzięło, ale już cukierków nie. Przepraszam bardzo, jeszcze margarynę zjadłem. Dużo mi to nie daje, aktor. Ale masło kolegę nie mogłem zostawić. Dobra, tu jestem. Ja się tłukę. Jest jeszcze jakaś stacja. Gdzie ty, aktor, jesteś? Dokładnie tutaj. W tej stacji byłeś? Byłem i w tym, i w tym. Dobra, stawaj tu samochód. Co robimy? To są domki jednorodzinne niedaleko. Te domki idziemy. Nie mamy zbytnio wyboru. Dawaj. Zobaczę tylko, czy coś mogę odłożyć, bo... A, dobra. Myślę, że musimy zacząć zbierać torby, aktor, wiesz? Będziemy tam kłaść jedzenie. O, dobra, mam 3 zębeki. Już 2. O, jest jedzonko. Biorę każdą puszkę, nie? No, ja tak samo. Bo co mi wyrwałeś to chyba? No. Garnek zabieram. Dobra, szybki research. Pierwszy pomoc, tam pierwszy jakiś. Pudełko nabojów i magazynek to zabieram. Wziąłem to czy nie wziąłem? To wziąłem. Kurwa, dobra, biorę się rozmontowywanie telewizora. Dobra, idę rozmontować zlew. Nie mogę. To rozmontować?
Nie mogę rozmontować zlewu. No bo nie masz spawania. Wiem. Na wszystkie radia i tak dalej, to sobie rozmontuj. Wiem, ale muszę wodę wypić. O, czasopis numer elektronika, część pierwsza. Zrób pilot zdalny. Tego nie mamy na pewno. I torba sportowa, to sobie też weźmiemy. Torby się przydają. Po prawej stronie jest mała horda, pomożesz mi z nią, czy nie? Dobra, tylko czekaj, zjadłbym. Nad domem, tak? Tak. Pospiesz się. Moja postać jest w tej chwili niewyspana. Jeszcze z tyłu mi chciały zrobić. Pan. A, gnidy. Wchodzą do chałupy. O, z jakiego dystansu napierdzielasz. I myślę, że chyba się będziemy musieli przespać niedługo. Dobra, rozkręcamy zegarki. Nie to chciałem zrobić, ale okej. Ale wyszło też spoko. Dobra, co dalej? Czekaj, bo tutaj ja se czytam, a idzie do mnie zombie. Nie dała mi cholera doczytać. Mam straszne przygnębienie. Wydepuj mnie chwilę. Już kończę. Dobra, kolejna chatka puchatka. Oby nie było alarmu. Zamknięte. Ja tam sobie oknem wchodzę. Rozmontuj telewizor. To samo co ja, cwaniaczek. Ujde rzeczy. Biorąc z serem płatki ze śniadaniowe. Kostki bulionowej nie zabieram. Stanie jak te widły w gnoju się nie da przejść, no. Gdzieś się jeden jakiś szarpie. Przebił się. Uważaj, bo idzie do nas reszta. Nie widzę, że się zajęłeś mi. No, trochę.
No, tam jest 2, 4, 6, 8, 11 zębiaków, 12 zębiaków. Chcemy z nim walczyć. No, jestem zmęczony bardzo. Ja będę je tam ciumkał i ciumkał. Dobra, to co, to wracamy. Myślę, że tak. Myślę, że czas najwyższy. Teoretycznie trochę uzbieraliśmy rzeczy. Sporo rzeczy uzbieraliśmy, jeżeli chodzi o wędkarstwo. Myślę, że w następnym odcinku sobie ogarniemy to. W sensie teraz wracamy do bazy i... Tak. I rozpakowujemy się. Myślę, że będziemy już kończyć powoli. Akurat będzie materiał na dwa odcinki. Na dwa odcinki, które i tak inni obejrzą, za nie może... No to zależy. Wiesz, z tego byłyby cztery odcinki teraz. Zależy, jak to pójdzie teraz, nie? Znaczy, to dopóki ten odcinek nie wyjdzie, to jeszcze będzie szło po jednym odcinku pół godziny, nie? To jeszcze trochę. No jeszcze trochę. Czekaj, gdzie ja swój samochód postawiłem? Tam jest. Tak, spoko wyszło. Paliwko ogarnęliśmy. Jedzonko ogarnęliśmy. Wracamy do bazy. No i dwa samochody. Jeden samochód zyskaliśmy w sumie. Już wracamy torami. Tak. Już są na torach. Tu jest... Czekaj chwilę, bo tu jest samochód czy karetka. Świętej bytki może by były? Zombiaka, ja mam bardzo słabą kondycję. Zdechnij. Coś tu będzie. Trzeba się w ogóle otworzyć? Zamknięte, kurde. Kluczyki będą? Uważaj, przesiądź się na drzwi obok. Warte? Kolejny zombiak, to jakiś pacjent. Dobra, może już po prostu pójdziesz i... Chce ci się z nimi tu. Dobra, nie chce mi się, masz rację. Lecę. Jakby i tak się je najwyżej przejedzie, nie? Tutaj to na luzie. Ja ruszyłem, nie wiem jak ty. Ja ruszam. Kurwa, ja mam dłuższy samochód. A w sumie ty też. Do tego go przepchnąłem. Zobaczymy jak aktor przejeżdża. Też musiał ruszyć, kurwa. No dawaj prosto, to jedna sznyta. To jedna sznyta. Dobra, perysy będą. Dasz mi znów ten samochód, to mu go rozpierdolę. Jutro już wrak będzie. No i nie przesadzaj. To, że raz mi się zdarzyło. Góra 5. O, te srebrne mi się kojarzą z ruiną. To w sumie przeze mnie. No, w bazie mamy dwa srebrniaki. Ej, dobra, odkupiłem swoje winy. Dobra. Znalazłem dwa samochody? Znalazłem.
No, tylko mówię, srebrniaki mamy dwa w bazie, Teraz jeden ma trzeci przy... jedzie. Trzeci do rozbiórek. W sensie, że teraz jadę srebrnym. No. Jedzie trzeci do rozbiórki. No i przesadzasz. Już jesteśmy niedaleko w sumie. Tylko, że tu nie ma żadnej bazy wojskowej. Przynajmniej jeszcze nie trafiliśmy na taką. W ogóle możemy zrobić jakiś wypad niedługo taki, żeby wziąć broń, tak jak wtedy, sobie trochę postrzelać, ponabijać sobie celności. Wezmę już przygotowaną strzelbę i amunicję trzeba ogarnąć. Tylko, że tu do puszek się nie da strzelać. Wolno jedzie. Jak tam, a który gdzie jesteś? No, w połowie. Daleko jesteś. No i poczekałem na ciebie trochę, bo mi się nikt zgasił. Otworzyłem mapę i mi się wyłączyło. No, w końcu trójkę w życiu. Piłuję na 4000, kurwa, jak nie wiem. Kierowca, rajdowca. Dobra, już wjeżdżam na drogę. I dotarliśmy bezpiecznie. No. Nie na miejscu.